wieczoru pełnego dobrych emocji i zapraszamy na koncerty oraz muzyczne spotkania w klubie festiwalowym. Codziennie w Teatrze Muzycznym Kapitol. Dziś w klubie Hańba i DJ Romek Redy. A teraz czas wyłączyć telefon i oddać się sztuce. Funkcjonariusze. Dziękuję. Thank you.
Pani mnie masowała, proszę Pani, ja mam, bardzo Pani źle mnie wymasowała, ja żądam satysfakcji, proszę Pani, ja ze mną się nie ma przelewu, proszę Pani, ja tu przyszedłem, żeby być zdrowym, a nie żeby być chorym, ja przez Pani masaż ten nie wiem, to Pani, to jest tajski, tajski, ja się nabawiłem, proszę Pani, tego, dyski wszystkie mi powypadały, mam udowodnione. Co Pani mi to naprawi teraz? Naprawdę. Proszę Pani, ja już mam pozew do sądu, proszę Pani. Coś, co jej strzeliło po prostu do głowy, ona to Warszawa, gdzie jechała teraz. Kurwa, wielka pani zdzierżoniowa. Słuchajcie, ja, okej, ja wziąłam kredyt, żeby rozwijać nam działalność i kupić bilety na Harry'ego Pottera, a po prostu ona chce mnie zostawić. Będzie lepiej mi dać obelę. Jestem sama. Wszędzie czujesz, nikt nie będzie rzucał tej
to dużo? Nie. Związki oparte o traumatyczne przeżycia są bardziej trwałe. Proszę Państwa, otóż. Drodzy Państwo, dyrektor naczelny Teatru Muzycznego Kapitol Hubert Zasina. Witajcie Państwo, dyrektor artystyczny Teatru Muzycznego Kapitol Konrad Miera. Proszę Państwa, niezmiernie cieszymy się, że możemy Państwa dzisiaj gościć w Teatrze Muzycznym Kapitol. Dzisiejszy dzień jest dla nas szczególny. Dziś rozpoczęliśmy 43. edycję Przeglądu Piosenki Aktorskiej, a towarzyszy temu dzisiejsza premiera impro musicalu. Proszę Państwa, nasza premiera jest produkcją Teatru Muzycznego Kapitol we współpracy z Teatrem Improwizacji Improkracja. A ta współpraca trwa już od ponad 2 lat i rozpoczęła się cyklem Mówca Śpiewaj na tej scenie, a dziś właśnie forma musicalu improwizowanego po raz pierwszy specjalnie dla Państwa. Drodzy Państwo, i teraz sytuacja jest następująca, że dziś premierę mają wszyscy artyści, którzy byli zaangażowani w pracę nad impro musicalem, ale ich jest znacznie więcej niż tylko ta stawka, która tutaj dzisiaj zagrała Błędy się wybacza. I podejrzewam, że oni są gdzieś albo na widowni, albo za kulisami. Zapraszam teraz na scenę wszystkich. Ponieważ wystąpią już za godzinę przed Państwem. Oczywiście ten spektakl nigdy nie będzie taki sam, w związku z tym, jeżeli ktoś by chciał zobaczyć go jeszcze raz, możecie spróbować przedrzeć się przez drzwi jakimiś metodami i przyjść jeszcze drugi raz. Oczywiście nikt nie zostanie wpuszczony. Proszę Państwa, ja żebym nie popełnił żadnego błędu, ponieważ dzisiaj stres jest gigantyczny, związany z premierą i z rozpoczęciem. Co za koincydencja tych dwóch zdarzeń, rozpoczęcie festiwalu i premiera impro musicalu, więc napisałem sobie, żebym nikogo nie pominął. Otóż twórcy, reżyserka i reżyser, Artur Juskowiak i Ania Wojtkowa-Króla. Kierownictwo muzyczne Jakub Tarka. Konsultacje choreograficzne, bo drodzy Państwo, to była wersja, bo oni przygotowali 10684 wersje i to była wersja numer 12. I w tej wersji akurat nie było dużo choreografii, ale zobaczycie 986, co tam się dzieje. Konsultacje choreograficzne Basia Olech. Przygotowanie wokalne Magda Zawartko. Drodzy Państwo, to wszystko było tak, że kiedy wspólnie wymyśliliśmy cykl Mów coś, śpiewaj, który mogli Państwo podziwiać na tej scenie przez kilkanaście, wydaje mi się, miesięcy, to tak naprawdę gdzieś na jednym z naszych pierwszych spotkań pojawiła się już idea tego, żeby stworzyć improwizowany musical. Uwierzcie mi Państwo, że to nie jest łatwe. Tym bardziej dziękuję za absolutnie gorące brawa po dzisiejszym spektaklu. A wystąpili i wystąpią dla Państwa z Improkracji Natalia Cyran. Michał Kruz, jeszcze kajownica. Joanna Juskowia. Tomasz Marcinkiewicz.
Marcinko. Ania Wojtkowiak-Williams. Piotr Stepski. Muzycy Jakub Tarka. Wojciech Kors i Marcin Urszula. I ekipa Kapitolu, Justyna Antonia, Rafał Bertacz, Tomek Leszczyński, Agnieszka Olińska-Rosicka, Katarzyna Piekruska, Albert Pyśk, Helena Sujecka, Krzysztof Suszek. Drodzy Państwo, to był pierwszy impro musical pod tytułem Błędy się wybacza. Tego już nigdy nie zagramy drugi raz. Niestety, to jest smutek. Trzeci też nie. Przy szerokim ogromie pracowników i współpracowników naszego teatru. Przede wszystkim chciałbym podziękować pracownikom działu obsługi technicznej sceny, która jest kierowana przez pana Wiesława Chłodnika. Dziękuję naszym brygadom akustyków. Bartłomiej Góra. Bartosz Wydłowicz. Naszym świetlnym proszę państwa, świecili ten spektakl, to pan Przemysław Kobel i Jacek Bąk. Panom montażystom, Adam Kozak, Maciej Panas. Autoryzacja pani Zuzanna Sanik. Proszę państwa, ja dziękuję wszystkim pracownikom technicznym teatru, pracownikom administracyjnym, pracownikom działów finansowych, pracownikom działów marketingu, pracownikom działu obsługi widza, którzy... Fizjoterapeutom. Mamy w teatrze fizjoterapeutę. Kapitol to duża machina, to wielkie ciało, które pracuje na państwo, dla państwa na sukcesy artystyczne. Proszę państwa, w tym miejscu chciałbym podziękować mecenasowi, organizatorowi działalności naszego teatru, czyli miastu Wrocław i panu prezydentowi Jackowi Sutrykowi. Brawo. Proszę państwa, teraz szczególne podziękowanie dla partnera dzisiejszej premiery. Właściwie bez tego wsparcia tej premiery by nie było. Ja bardzo serdecznie dziękuję grupie Impel i w szczególności panu Grzegorzowi Dzikowi i Wojciechowi Rębikowskiemu. To właśnie wsparcie finansowe grupy Impel pozwoliło nam dzisiaj pokazać państwu ten spektakl. Cieszę się, że jest we Wrocławiu firma, która ma chęć wspierania nieoczywistych, często awangardowych prób artystycznych i za to jeszcze raz wielkie brawo dla grupy Impel. Proszę państwa, na zakończenie zostaje mi zaprosić państwa na kolejne premiery naszego teatru, na kolejne impro musicale, bo nic dwa razy się nie zdarza, więc każdy będzie inny. I życzyć państwu kolejnych wspaniałych festiwalowych dni. Mamy Festiwal Przeglądu Piosenki Aktorskiej, mamy 50 wydarzeń na różnych scenach we Wrocławiu. Zapraszam państwa na te wydarzenia i życzę wspaniałego wieczoru.